Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z scoutingu. Dam sobie może na lewą stronę, akurat na ten odcinek dam siebie trochę większego, żeby było wiadome, co jest 5, chyba że nie, czekajcie, co muszę pomyśleć, tak. Tak, więc lecimy. Scouting, najlepsza rzecz w FM-ie. Zapewne się pytać, o kurde, 400 milionów. Niesamowita kadra pewnie, tyle transferów, zobaczcie, ja tu co sezon, widzicie, sprzedaję za 400 milionów, tutaj sprzedałem, tutaj za 530, tutaj za 400, tutaj za 300 coś i tak cały czas sprzedaję tych zawodników i teraz pytanie, jak to jest, że ja to tak, że to tak działa, więc przechodząc od razu do rzeczy, to jest, a, scout, więc go lead. Więc tak, przechodząc od razu do tematu, pierwsze co moje ustawienia scoutingu, ja sobie biorę, tutaj zostanie sprzedany do klubu, od razu kończymy obserwację. I ja mam tutaj filtry, i ja mam tutaj 4 plus, 4 minus ustawione. I daję sobie pokaż centrum scoutingu. Pokaż centrum scoutingu. Nie chcę dostawać na skrzynkę, nie chcę mieć spawu na skrzynkę, tylko wszystko później mi się w centrum scoutingu pojawia. Jeżeli chodzi o filtry, tutaj musicie zmienić jedną rzecz. Usuwacie to, nie otrzymujcie do rozpoczęto obserwacji piłkarza. Nie interesuje was to, niepotrzebne wam to jest. I tak to zostawiacie. To jest rzecz, którą robicie. Więc kolejną rzeczą, którą robicie, pokażę dzisiaj dwa sposoby, a może trzy. Wchodzicie sobie w świat, rankingi i sobie wchodzicie w każdą możliwą reprezentację, ale szukacie sobie po wieku. Jeżeli zawodnik, bo tu szukamy tylko newgenów, na przykład 21 lat i sobie ich skautujemy, sprawdzamy sobie ich. Ale pamiętajcie o tym, żeby robić to w momencie, gdy się pojawia tutaj niedługo przerwa na reprezentację. Jak widzicie, tutaj będzie przerwa na reprezentację, więc w tym momencie to robimy. Dlaczego? Ponieważ bardzo szybko w przeciągu tygodnia dostaniemy te raporty. Jak widzicie, ja mam przeskautowane większość reprezentacji i jak kogoś nie mam, no to sobie tutaj doskautowuję. I to zajmuje nam, żeby tak sobie tych zawodników, powiedzmy, przeskautować. Jeżeli macie mało budżetu, no to pamiętajcie, że jeżeli jesteście w niższej lidze, bierzecie sobie adekwatne do swojej ligi. Bierzecie na przykład, nie wiem, że gracie w Polsce, no to szukacie sobie w okolicach Polski, czyli tam powiedzmy, nie wiem, nawet młodzieżowe reprezentacje Niemiec, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, czasami nawet z Afryki jakiś możecie sobie poszukać, ale to już by dużo kosztowało. Ale na przykład takie Czechy czy coś takiego, powiedzmy, i coś skautujecie U18. Zagregujecie po potencjale i szukacie taką. Nie interesuje was to, czy ktoś ma tam, nie wiem, jakieś atrybuty, czy ich nie ma, po prostu skautujecie. Tak to szybko idzie. Oczywiście możecie sobie zarzucić tutaj taki view, który wam będzie pokazywał, w sensie, jak to się nazywa? Nie wiem, to, ale i to wam będzie pokazywało atrybuty, powiedzmy, tu macie, i to jest podstawa, ale możecie na przykład statystyki, atrybuty i na przykład, nie wiem, psychiczne, nie? I widzicie na przykład determinację i szukacie kogoś po determinacji. Jak widzicie, że ktoś ma determinację 9, no to raczej nie zostanie jakimś ciekawym zawodnikiem. ITP i to D, ITP i TD możecie sobie na przykład na tej podstawie szukać. Ja mam zawsze ustawiony skład view. Możecie sobie dać na przykład tak, to jest po prostu po wieku, żeby szybciej. Ja miałem kiedyś coś takiego, ale to już mi się nie podobało, więc albo skraduję, albo coś takiego. Ja biorę sobie to, ale żeby na waszym przykładzie, no to powiedzmy sobie informacje ogólne na przykład i sobie bierzecie po wieku, ewentualnie czekajcie, gdzie to było, na przykład. Możecie też po występach patrzeć. Ale możecie też, tak jak mówię, po na przykład, nie wiem, ogólnych danych też możecie, jeżeli ktoś lubi, albo rolach. Ja sobie biorę tutaj ten skład, na przykład, no nie wiem, mówię, możecie wziąć informacje ogólne, to nie jest wam do niczego tam różnicy nie robi, ale ja biorę sobie to, bo to mi tu fajnie pokazuje gwiazdki itp. itd. Więc skautuję sobie wszystkich zawodników, przynajmniej ja, z danego rocznika. Wchodzę sobie w pierwszą reprezentację i widzicie, tu jest trzech zawodników w wieku 20 lat, którzy grają w reprezentacji. Jeżeli pojawi się taki gość, patrzę, o kurde, transfer do Juve, ale tak szczerze mówiąc, średnia, jak jest, pamiętajcie, jak jest średnia poniżej 7, to się nie interesujecie zawodnikiem. Widzicie, na przykład tu przeszedł, no i gra w rezerwach, no i pewnie tak będzie jego kariera wygląda. Tutaj Manchester City, no i średnia tu była w okolicach 7 przez 2 sezony. Więc widzicie, że już w pierwszym składzie Manchesteru City gra. Więc gdybyście tutaj zobaczyli, że aha, dobra, 2 sezony w okolicach 7,
to go wtedy kupujecie i macie sobie zawodnika. Więc tak sobie to robicie. Ja tu jeszcze jakieś reprezentacje, typu nie wiem, jakąś Argentynę. Pamiętajcie, że musicie pamiętać o limitach, o limicie, czyli w Anglii jest limit. Na przykład, zobaczcie, u mnie już niektórzy mają 24 lata, niektóre wunderkidy, więc mają 24 lata i musicie na to patrzeć. Nie możecie patrzeć, że o kurde, tylko na przykład interesuje mnie tylko na przykład, nie wiem, o 19-20 lat. Bo pamiętajcie o tym, że w Premier League jest limit, że możecie tylko 6 ściągnąć w ciągu jednego sezonu. Więc widzicie, tutaj jest jakiś gościu, kilka sezonów rozegrał, ale nie jest jakimś tutaj kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. Ten też nie, widzicie, 6,68. Raczej nas on nie będzie interesował, ale warto mieć ze poskautingowanych tych wszystkich zawodników. Jak tylko raz ustawicie na potencjał, to później wam to od razu skakuje. Cofamy sobie i lecimy z kolejną reprezentacją. Jeżeli macie czas, no to sobie weźcie cały świat. Widzicie, na przykład ja gościa kupiłem za 900 tysięcy, zabrał w reprezentacji i już kosztuje 10-11 milionów. Jakbym mu dał pograć troszeczkę chociaż. Widzicie, w towarzyskich zagrał 3 spotkania, strzelił 5 bram, strzelił jedną bramkę, 5 asyst zaliczył w meczach towarzyskich dla mnie. Więc na pewno jest ciekawym zawodnikiem. Ja go ściągnąłem za śmieszne pieniądze. Jak widzicie, możecie tu ściągnąć, że taki gościu jest tutaj Paczeko, 6 milionów. No i widzicie, że ma dużo możliwości, ale z jego wzrostem to raczej gdzieś tu środkowy obrońca byłby dla niego. Słaba gra głową, ale poza tym dobre decyzje. No takie w miarę, no za te 6 milionów to też nie oczekujmy cudów. No i widzicie, że niektóre reprezentacje mają tylko tam kilka tych. Można też patrzeć na przykład, że kimś się ktoś interesuje, na przykład go chcą do Fulham za 2 miliony. No i widzicie, że to byłby bardzo dobry, na przykład fałszywy napastnik, albo na przykład Mezala, chociaż słabe podania. No więc raczej, może nawet fałszywa dziewiątka tutaj, albo wysunięty napastnik. Był bardzo zwinny, spoko, bardzo dobra determinacja, dobra agresja. Może jako w dwójce, jako nękający napastnik na przykład byłby bardzo ciekawym zawodnikiem. Wydaje się, że mógłby być z jego atrybutami. Troszeczkę niski, ale widzicie, że jak się kimś interesują, tutaj jakieś większe kluby, na przykład tym, co jest za milion, patrzymy sobie jego historię. 7,21 w poprzednim sezonie, 8 bramek, 4 asysty, tutaj o końcach 7, więc może to być zawodnik, który będzie ciekawy. Na przykład, no słabe, moim zdaniem, decyzje, determinacja, ale za to dobra gra głową przy jego wzroście i tym, że gra na skrzydle, bo trzeba pamiętać, że często tak jest w FM-ie, że jak wrzucamy prawym lewym obrońcom, to ci boczni zamykają. No i tak sobie skautujemy tę reprezentację. Widzimy, że tutaj mamy dwóch. Pamiętajcie, żeby to robić systematycznie co 3 miesiące, czy tam co ile, bo jeżeli ktoś będzie tylko raz w kadrze, no to wiadomo, że jest słaby po prostu i w tej kadrze, niestety tej kadrze nic nie da. Widzicie tutaj w reprezentacji Szwecji jest tylko jeden, Szwajcarii, przepraszam, jest tylko jeden gościu, który przyszedł za 5 milionów. No i widzicie, kręcił się tu w okolicach 7, Liverpool go kupił za piątkę i mamy zawodnika klasy światowej. I tak to właśnie wygląda, więc scouting to jest właśnie najważniejsza rzecz w FM-ie, ponieważ jednym transferem możecie ustawić się na lata, naprawdę, no grube lata mogą być. Więc widzicie, że tutaj na przykład Rony, no to musimy pamiętać, że to jest zawodnik FM, ale mamy tutaj Sandberga, którego ja kupiłem za 1,5 miliona wypożyczenie, żeby dostał pozwolenie o pracę. Tutaj w okolicach 7 się kręcił na Middlesbrough, no i odszedł za 24,5 miliona do Grecji. Bardzo ciekawe atrybuty, dobra determinacja, ale na tle mojego składu nie był aż taki niesamowity. Mam lepszych zawodników, więc to sobie mogę wszystko, pamiętajcie, to wszystko sobie skautujemy, tu nie patrzymy, czy kto. No widzicie, tu mamy odniesienie już, tak? Mamy odniesienie, że ten zawodnik, słaba determinacja, słabe atrybuty psychiczne. Nie jest jakiś mega sprawny tam raczej, więc to jest jeden sposób, sobie to wszystko skautujecie i później jak sobie dajecie kontynuuj, to wam przychodzi właśnie za jakiś czas, że tam mija tydzień czy półtora właśnie, jak jest reprezentacja i ci wszyscy zawodnicy wam od razu się pokazują, że grają na przykład regularnie, że są podstawowymi zawodnikami, że mają jakieś tam ciekawe atrybuty, czy TP itd. Więc tu wtedy, jak szukacie kogoś, to nie marnujecie czasu na dodatkowe szukanie, tylko wchodzicie na przykład w reprezentację, bo skauci wam przyślą, że a dobra, ten gość jest ciekawy na przykład. No i widzicie, na przykład w reprezentacji Ukrainy nie ma nikogo, kto byłby ciekawy do któregoś tam wieku, roku życia. Więc tu widzimy, że raczej ktoś niedługo powinien wystrzelić, bo tak to jest w FM-ie, że jeżeli w danej reprezentacji przez tą jeżeli przez 3 sezony w danej reprezentacji się nie pojawi nikt na jakimś sensownym poziomie, no tutaj mamy tego gościa, który niedługo będzie prawdopodobnie grał w podstawowej reprezentacji, bo już tutaj gra
U21 mając 17 lat, ale widzimy, że tutaj kilku jest takich, więc tu musimy bacznie obserwować te właśnie roczniki, ponieważ może się okazać właśnie, że niedługo, bo tak FM działa, że niedługo właśnie ktoś wystrzeli naprawdę konkretnie i będzie miał bardzo dobre atrybuty, może coś, może jakieś statystyki zrobi sensowne. Pamiętajcie o tym, że niektóre kraje wypuszczałem tylko jednego gościa na ileś tam lat i nie opłaca się później skautować przez ileś tam sezonów w Japonii czy tam jakiegoś kraju, jak widzicie, że już jeden gościu jest, bo bardzo rzadko w FM jest tak, przynajmniej ja tak miałem, że zauważyłem, że nie ma powtarzalności, jeżeli chodzi o to, że w krajach, które na przykład, no nie wiem, tutaj mamy kraj afrykański, ale w takim kraju na przykład może się okazać, że przez 10 lat nikogo nie będzie. I na przykład ja mam tego, widzicie, Serbia wypuściła bardzo małą ilość zawodników, bo tutaj jest tak naprawdę tylko jeden, który się nadaje do reprezentacji, jest to Nikola Dokić, którego ja kupiłem za 10 minut, od razu go wypożyczyłem, ale widzimy, że kręcił się całą karierę w okolicach 7, więc w momencie, gdy go my pozyskamy, damy mu szansę, to jest zawodnik, zobaczcie, z tymi atrybutami, bardzo, bardzo dobry. I widzimy, że tutaj mogliśmy go nie znaleźć, bo i takie przypadki są, że ktoś czasem nawet nie debiutuje w reprezentacji młodzieżowej, tylko od razu z pierwszej reprezentacji. I pamiętajcie, że w tych słabych reprezentacjach to jest bardzo widoczne, że na przykład ktoś mając 17-18 lat już gra w pierwszej reprezentacji swojego kraju. I musicie to sobie sprawdzać, więc sprawdzacie sobie te kraje, pamiętajcie, że tam widzicie na przykład Kanada, tu mają bardzo ciekawą ilość zawodników, ten mają kilku, widzicie, czterech i tutaj pewnie w młodzieżowej na pewno znajdzie się jeden, drugi z Kanady, który może nie jest coś wart, bo pamiętajcie o tym, że tu nie chodzi o to, żeby kupić gościa, że sobie wchodzicie, aha, dobra, ten kosztuje 400 tysięcy, dobra, go biorę, jest dobry, bo tak nie jest, bo to takie przełożenia nie ma w FM-ie. Ja sam się na tym kilka razy już wcześniej zatem, na przykład go, widzicie, kolega kupił tutaj za milion, ale jest wart teraz 1,090 milionów, czy tam ile, bardzo dobre, 20 determinacji, więc będzie się rozwijał. Więc to jest pierwszy sposób, tak sobie szukacie, później naciskacie kontynuuj i wam od razu tutaj ktoś tam się domaga na listę transferową. On na przykład, zobaczcie, Janglik 28 spotkań w reprezentacji, 20 bramek, kapitalne atrybuty, ale w lidze nie strzela, ale koło siódemki się tu gręci, ale nie strzela, więc może to okazać się niezbyt jakiś tam bardzo dobry zawodnik. Więc tu jak się pojawia reprezentacja, to po jednym, dwóch dniach powinniście już mieć informację, że aha, dobra, ten jest dobry, ten jest słaby itp. itd. I tak sobie skautujecie, to powinno zająć jakieś 15 minut. Wiadomo, nie musicie skautować każdego kraju. Na przykład w Norwegii dużo, duża szansa jest na znalezienie dobrego napastnika albo bramkarza, bardzo, albo środkowego obrońca, ale tak poza tym bardzo ciężko znaleźć środkowego pomocnika sensownego. Tym bardziej skrzydłowego. Ja na przykład go sobie tutaj kupiłem za 2,1 miliona, no i gościu bardzo ciekawy wygląda, chcę zrobić z niego skrzydłowego, widzicie, cały czas około 7 się kręci, nawet jak mało gra. Tu mam bramkarza, który bardzo dobrze wygląda, chociaż jest niski, ale się kręci około 7, ta jego cena, zobaczcie, przez całą karierę. I grał tutaj w podstawowym, był bramkarzem, koło 7 się kręci, więc najwyżej jakbym go dał, to jego wzrost by nie miał nic do gadania w FM-ie. No i tu mamy gościa 1,87 m, który już zadebiutował w reprezentacji, ale tu się kręcił nawet koło 8, zobaczcie, i to będzie kapitalny zawodnik, bo FM lubi takie historie i to trzeba sobie pamiętać, więc tu jak mamy na przykład Norwegię czy jakieś inne tam kraje, to musimy sobie to, na przykład ja mam takiego gościa, zobaczcie go. On, ja go kupiłem za 1,7 miliona od razu, wypożyczyłem z powrotem. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry zawodnik, kupiłem za bardzo małe pieniądze i to ryzyko jest praktycznie zerowe, ponieważ jeżeli takiego gościa kupicie do Premier League, to on z automatu w Premier League dostaje tam 8-krotność, 10-krotność swojej wartości. I od razu możecie go sobie tam gdzieś wypożyczyć. Na przykład ja kupiłem sobie Igora Kobylańskiego za 4 miliony w pierwszym sezonie, tam coś pograł. Tutaj miał gdzieś momenty, koło siódemki się kręcił, więc i widzicie wypożyczenie do Japonii. 10 bramek, 5 asyst, bardzo ciekawe atrybuty, 16 milionów, już warto bym go chciał sprzedać, no to pewnie po 20 dostał. No i tak sobie każdą reprezentację sobie sprawdzamy. Wiadomo, są reprezentacje, których naprawdę możemy się nadziać na zawodników, którzy są słabi.
i możemy przez kilka lat nic nie mieć, kilka sezonów, powiedzmy, może się okazać, że jest sezon tak jak u mnie 2030 praktycznie i tu dalej nie ma jakiegoś kozaka z jakiegoś tam kraju, ale może się pojawić, że zaraz na początku się pojawi jakiś kozak. Więc to jest jeden sposób i teraz wam pokażę drugi sposób. Drugi sposób to jest oczywiście sobie wybierzecie filtry, tu są moje, które możecie sobie tutaj, wiecie, i macie jest new genem. Jeżeli dacie to, że jest, no to macie, że zawodników normalnych, a jeżeli to nie, to macie zawodników, którzy zostali stworzeni przez grę i możecie zobaczyć, że niektórzy mają już 25 lat, więc możecie sobie szukać, jeżeli ci nie, niektórzy z nich mają 25 lat, możecie sobie poszukać reputacja na świecie. Jeżeli ktoś ma wyjątkową, to wiadomo, możecie sobie, no, powiedzmy, odhaczyć swoich zawodników, macie zawodników z reputacją świetną. Tych zawodników ja mam dwóch u siebie w klubie, on był u mnie w klubie, kupiony został za 9 milionów, tutaj dostał kilka szans, oczywiście tutaj nie powalał, ale to był początek gry i tu mi scout dał na niego szóstkę, no i zobaczcie, go sprzedałem za 115 milionów do Arsenalu, więc moim zdaniem dobry deal. Tutaj widzicie ten z Milanu, bardzo dobry, z Bośni, 22 lata, zobaczcie, już kilka transferów ciekawych i możecie szukać sobie po reputacji. Zobaczcie, tych zawodników z reputacją jest naprawdę kilku, ale ich wartość to jest powyżej 20 milionów, przeważnie tak jest. Bardzo, znaczy na dobrej, no to już możecie, tutaj już macie tych zawodników 88, niektórzy, na przykład on, widzicie, kosztuje bardzo mało, ale ma bardzo dobre atrybuty. Widzicie, to możecie sobie szukać, ale zaraz wytłumaczę. No i sobie możecie tak szukać po reputacji na przykład. I widzicie, że tu ja mam kilku, na przykład to są ode mnie i tych ode mnie sobie wykluczę. I mam tutaj trzech zawodników, którzy mają fajną reputację, a grają, widzicie, na przykład on z Kostaryki. 20 determinacja, 3 spotkania w reprezentacji. No nawet. No ten na przykład, spoko nawet. Ten, to bez szału zawodnik, tak. Ale też, widzicie, 23 spotkania w reprezentacji i on w Tottenhamie, widzicie, że tutaj 800 tysięcy i podstawowy praktycznie, że zawodnik, tutaj sezon się zaczął, zagrał jeden mecz i tu możecie sobie tych zawodników szukać. Widzicie, że na przykład, jeżeli scout wam daje tak szóstkę, to jest zawodnik, którego w ciemno bierzecie. Jeżeli macie dobry scout, na przykład za niego mi dają, scout mi podpowiada 4, a zobaczcie, jakie ma atrybuty. 1,84 m, po prostu ma, moim zdaniem, kilka rzeczy tutaj mógłby mieć lepszych. Wiadomo, też można go rozwinąć i on został kupiony za 300 tysięcy, więc tak, taki taniocha. Więc dobra, teraz to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, to pokażę 4. Macie tu filtry moje, które będziecie mogli pobrać w opisie i tu sobie zjeżdżacie, powiedzmy, do 12 i ustawiacie sobie wiek. Ja mam tu, widzicie, no już jest u mnie w karierze, niektórzy mają 25 lat. Ja tak daleko nie idę, że 25 lat, bo pamiętam na początku, że widzicie, na przykład Sunina, czy jacyś tam są. Ja daję 24-23, bo na przykład tu on jest, widzicie, jest, znalazł się. Ale niektórzy, to jak zaczynacie, na przykład jest młody, no to na przykład on, no to on już jest w grze i musicie sobie to tak, widzicie, oni są dostosowani, oni już byli w grze, na przykład ten André Gomes, zobaczcie, on bardzo dobre atrybuty ma, ale no co, no, odpalony został, więc ja biorę sobie 23 i sobie skautuję. Jeżeli sobie przeskautuję, już naprawdę znam tych wszystkich zawodników do 13, mogę zjechać do 12, tylko tu już jest tych bramkarzy 100. I ciężko to wtedy wynaleźć i tak naprawdę ciężko się w tym tak odnaleźć. Bo na przykład niektórzy, ktoś powie, aha, dobra, ja chcę bramkarza 1,85 m, no to on już odpada. I możecie sobie tutaj pododawać jakieś rzeczy, na którym wam zależy. Ja przeważnie po prostu patrzę, żeby mieć jak najlepsze atrybuty, żeby mieć, bo tak jak sobie widzicie, na przykład wykluczę, no to ja mam tutaj tego, mam dwóch zawodników, mam dwóch bramkarzy i mam z czego jednego, tego Alexiela, no, który jest jednym z najlepszych bramkarzy świata. Kupiłem go za 15 milionów. No i przez te sezony tutaj utrzymywał naprawdę ciekawą formę, koło siódemki. Ale widzicie, że sedam na 13, to mam dwóch zawodników ode mnie z klubu. Więc mam dwóch tak naprawdę, mam jedynkę i numer dwa w bramce, którego kupiłem za 600 tysięcy, wiadomo, jest etatowym, bo obramkarzem ma kilka rzeczy, które musiałby poprawić, ale jako numer 2 się spisuje i mógłbym go sprzedać w każdej chwili, więc te sobie filtry dajecie, boki obrony sobie dajecie, to są tak podpisane fajnie, właśnie boki obrony, czy tam środkowy obrońca i sobie to macie na przykład tam do 23, zależy do jakiego roku życia potrzebujecie, nie? No i widzicie na przykład, że ten Markowicz,
7 milionów jest dużo wart, na przykład, nie? Macie tutaj zawodników, którzy naprawdę atrybutami wymiatają, ale zaraz wam pokażę jeszcze jeden sposób i na przykład tutaj macie, ja sobie mówię, do tej 13, 12 trzeba zjechać, bo czasami można znaleźć zawodników, którzy mają na przykład, no nie wiem, ktoś tu powie, o dobra, ten jest wart 35 milionów, no ale on nie potrafi ani dośrodkować, ani nie ma dryblingu, ani nic, no to bez sensu, ale tu macie takiego Raula Hilla na przykład, który też nie umie dryblować, ale ma dobre dośrodkowanie, ma 1,64 m, no i w Bayernie widzicie gra i sobie tutaj radzi, na przykład on ma bardzo ciekawe atrybuty. Umie odebrać piłkę, ma dobre krycie, ma słabe podania zaś i nie umie grać bez piłki. Więc to są właśnie takie rzeczy, że musicie skautować i to musicie sobie sprawdzać, czy ktoś jest wart, czy nie. Więc te filtry będą w opisie. Więc teraz kolejną rzeczą jest, bardzo fajną, zaznaczacie wszystkie możliwe atrybuty, jeżeli chodzi o zawodnika z pola. Czyli dajecie, powiedzmy, wszystkie możliwe atrybuty. Możecie sobie dać na przykład bez stałych fragmentów gry, na przykład długie wrzuty, rzuty rożne, to jest wam niepotrzebne, powiedzmy, albo rzuty karne, to tego na przykład nie potrzebujecie, nie? Albo że jakaś na przykład nie jest dla was potrzebna, typu siła na przykład, albo agresja, was to na przykład, o, agresja mnie nie interesuje, o, nie potrzebuję na przykład kogoś z przywództwem, nie potrzebuję, nie? No i sobie dajemy i mamy tych atrybutów na ten moment 30. Zjeżdżamy do 20 i patrzymy, czy się pojawiają zawodnicy. No okej, pojawiają się zawodnicy. Bierzemy sobie 23, tam czy 25, tyle mają Modrykidy. I sobie zjeżdżamy na 14. Widzimy, jest Mukoko, który ma 24 lata, więc raczej, jeżeli on się nie pojawia tutaj na 14, na 20, jakiś Modrykid, to zjeżdżamy sobie na 19. I widzimy, że mamy jednego Modrykida, który został kupiony za 6,5 miliona. Gdybyśmy używali tego filtra, bo ja na przykład ja tu mam jeszcze wykluczę, to mam jeszcze jednego tego ode mnie zawodnika, więc macie trzech wonderkidów, którzy są ponad, dosłownie ponad wszystkimi. Widzicie, że mamy tu gościa, który nie jest wonderkidem, ale ma bardzo dobre atrybuty, bardzo dobre podania. No jako Mezala wydaje się, że byłby idealny wręcz, nawet mógłbym sobie go kupić. Nawet sobie zaraz weźmy go, kupmy 5 milionów. Taniocha. Więc mamy tutaj zawodników i widzicie, że ten zawodnik z Chile został kupiony przez Liverpool za 1,8 miliona. Podstawowy zawodnik, ale widzicie, że to jest na 18. Zjeżdżacie na 17 i patrzycie, czy są kolejne. I macie gościa, który jest tutaj, nie jest wonderkidem, też ma bardzo dobre atrybuty, on też nie jest wonderkidem. No i macie tutaj gościa z Monaco i on kosztuje ponad 100. I mówicie sobie, kurde, co jest grane, się drapiecie po głowę. Więc zjeżdżacie sobie na 23, powiedzmy. I zjeżdżacie sobie, powiedzmy, na 20 i dajecie 13, że muszę mieć 13. I zobaczcie, tych zawodników już tutaj jest kilku, ale wciąż widzicie, że tak naprawdę tylko dwóch czy trzech kosztuje poniżej 100 milionów. To już są zawodnicy, którzy nawet jak go kupimy, powiedzmy, on ma 21 lat, ma bardzo dobry dribbling, wykończenie, gra w reprezentacji Hiszpanii, tutaj w La Lidze strzelił w poprzednim sezonie 9 bramek. Możemy, nikt nie jest nim zainteresowany, więc możemy sobie poczekać, ale ma bardzo ciekawe atrybuty i mógłby grać na przykład jako Mezala, na przykład, jeżeli byśmy chcieli, bo ma bardzo dobry dribbling i moglibyśmy mu zmienić pozycję. I na przykład on kosztuje 23 miliony, bo taką ma klauzulę. Patrzymy na kontrakt 21, no trochę dawno temu podpisał kontrakt, więc 3 lata minęły, musimy myśleć o tym, że kurde, może zaraz będzie ktoś chciał z nim podpisać nowy kontrakt. Tak samo on, zobaczcie, tego zawodnika kupił Fenerbahce za 33 miliony. Dziś jest wartych milionów, powiedzmy 50, ale zobaczcie, 20 błyskotliwość. No ten zawodnik naprawdę bardzo, bardzo dobry. I tak możemy sobie szukać. Jeżeli na 20 się nie pojawia na 13, to zjeżdżamy na 19. I tych zawodników jest coraz więcej, ale widzicie, że dalej to są zawodnicy, na przykład środkowy obrońca. Bardzo dobry, kapitalny, szybki, tylko troszeczkę niski, ale w FM-ie to wiadomo, to jak ma dobre skoczność, 13, gra głową 15, no to te główki będzie wygrywał. Ale widzicie, że to są dalej drodzy zawodnicy, bardzo drodzy, więc musimy szukać dalej, musimy jechać na 18. No wiadomo, jeżeli nas stać, no to sobie możemy kupić kogoś tam, ale widzimy, że dotarliśmy na przykład do zawodnika z FC Porto, który jest nie na sprzedaż, a kupiony został za 5 milionów. Nie, niepotrzebny nam on. I mamy na przykład Luis Gonzalez, no niesamowity zawodnik, 1,83 m, ale głowa, gra głową 18, przewidywanie 18, siła 18, równowaga 18, no niesamowity zawodnik, który by nas kosztował między 5 a 6 milionów. No zobaczcie, tutaj młodzieżowe rozgrywki kapitalne, niesamowity i grał.
No nie grał właśnie, teraz jest w reprezentacji, ale jeszcze nie zadebiutował, ale ma niesamowite atrybuty i sobie możemy go przeskautować. Jak widzimy, scout dał nam 4,5, 4 plus na jego transfer i tych wszystkich zawodników sobie tu skautujemy. Zobaczcie tego zawodnika, on był tutaj przez moment w Aston Villa, został odpalony za szóstkę, miał sezon jeden. Ale też nie był, to był tylko jeden sezon w Championship i tutaj widzimy, poszedł sezon temu do Atalanty. Zobaczmy kontuzję. No i widzicie, po prostu nie grał, bo był ktoś lepszy od niego, ale ma atrybuty bardzo dobre. I tak sobie patrzymy zawodników i na przykład on, środkowy obrońca, 1,89 m, 18 lat, w reprezentacji U23, 10,5 miliona. Bardzo dobra waleczność, dobre decyzje, dobra agresja, bardzo dobry ogólnie zawodnik, dobra skoczność przy jego wzroście, super. No i musicie sobie później odpowiedzieć na pytanie, czy tego gościa, czy tamtego będę kupował, czy nie. Ale tak zjeżdżacie sobie do pewnego pułapu i na przykład mówię tak, na przykład on, środkowy pomocnik, no to ma bardzo dobre atrybuty, ale ma 20 agresji, przez co może łapać tam żółte, czerwone kartki. Ale tak czy siak średnia w okolicach 7, więc jeżeli go weźmiecie, to pewno da radę. Tutaj on jako Mezala na pewno dałby radę, chociaż słaba błyskotliwość. Ale widzicie, tych zawodników sobie możecie przeskautować, ich jest naprawdę duża, duża liczba. Ja sobie zarzucę sidła na niego w przyszłym sezonie. Albo na przyszły sezon, bo już mam limit wyczerpany 6 zawodników, no i tak sobie możecie zjeżdżać, ale możecie zjechać na przykład tutaj i sobie dać, że 12, no i widzicie, tych zawodników już jest 50, ale problem jest taki, że no, pojawiają się już zawodnicy, którzy, na przykład on, zobaczcie, 16 milionów, ale słaba średnia i widzicie, że tak naprawdę ja wszystkich mam przeskautowany, bo to już ja sobie, wiadomo, to jest mój autorski sposób, ale są zawodnicy, na przykład on, ale widzicie, że na przykład ma, może mieć jakieś minusy czy coś takiego i byście go nie znaleźli, bo w kadrze on zagrał ile? 20, no 29 spotkań, no to byście go znaleźli, ale są tu tacy zawodnicy, którzy na przykład do kadry nie dostają powołań. Nie dostałem powołania do kadry. Przecież on zagrał jeden mecz w wieku 21 lat, zagrał tylko jeden mecz dla kadry młodzieżowej. Możecie sobie naprawdę, na tego Pasquala kupiłem za 1,5 miliona za zawodnika 17-letniego. No niesamowite, niesamowite atrybuty. 18 determinacja, 17 decyzje. No to będzie zawodnik, który tutaj będzie kluczowy w przyszłości, jeżeli chodzi o mój klub. No i patrzycie sobie i można znaleźć naprawdę ciekawych grajków, którzy będą tutaj za sezon 2-3 może decydowali o sile ligi, sile piłki na całym świecie. Więc to jest taki bardzo, bardzo fajny sposób. Jeżeli wam się te sposoby spodobały, pamiętajcie o tym, że zostać łapeczkę w górę, suba. Jeżeli teraz taki ktoś powie, kurde, ile ja na ten scouting wydaję, pamiętajcie, że możecie sobie wejść w wydatki i tu macie koszty scoutingu. I zobaczycie, ile was kosztuje scouting. Mnie kosztuje rocznie 4,5 miliona sam scouting. Nie, scouting to są koszty podróży. Mnie sam scouting kosztuje 400 tysięcy rocznie na sezon, więc ja, wiadomo, dodaję sobie jakiś tam zawodników, że specjalnie, że mają jeździć gdzieś ten, ale widzicie, to jest taka średnia moja, 400-500 tysięcy na sezon, na scouting, tyle się powinno wydawać. No i teraz pytanie, bo ktoś może zadać takie pytanie, kurde, mam tylu tych juniorów, co zrobić? Pamiętajcie, że jeżeli gracie w Premier League, zobaczcie, na przykład ja w Premier League że tak się pochwalę, moje osiągnięcia w Premier League, jeżeli chodzi o moją karierę, którą my tu gramy online, to mamy, widzicie, no to są tak, pierwszy sezon, no to tu nie, ale tu tak mamy, menadżerem miesiąca jestem raz i awansowałem do pucharów i tu tak, w drugim sezonie wygrałem Ligę Europy, zająłem czwarte miejsce, wygrałem w Lidze Mistrzów, w piątym sezonie wygrałem Super Puchar Europy, ale grałem w europejskich pucharach znów, wygrałem Ligę Europy. I tutaj widzimy, że tutaj jak tych wonderkidów nas kupowałem, tutaj przyszedł sezon, że te wonderkidy zaczęły tutaj odbijać, zaczęły pokazywać klasę i zobaczcie, że w tym sezonie zająłem drugie miejsce, przegrałem bilansem bramkowym i tu już wygrałem menadżerem roku, zostałem 3 razy menadżerem miesiąca i tu wygrałem Ligę Angielską i Puchar i tu wygrałem Ligę Mistrzów i Puchar i w aktualnym sezonie wygrałem Super Puchar i Tarczę Wspólnoty. Więc widzicie, że ci juniorzy dają radę, naprawdę, jeżeli zobaczycie sobie scouting, powiedzmy, nie wiem, kogoś tutaj dużo wydałem, na przykład z Calvini, Omar Richard, zobaczcie, kupiony za 1,9 miliona, kapitalny zawodnik i zobaczcie, tutaj odszedł, no ale to nie jest, nie, ktoś powie, ale dobra, to nie jest,
nie jest junior, no to macie tutaj tego Sandberga, o którym mówiłem, kupiony za tam grosze, sprzedany. Augustin Torres, to jest w ogóle dobry deal, kupiony za 80 tysięcy. Widzicie dwa sezony wypożyczeń, sprzedany za 23 miliony plus tam jakiś procent. Zobaczcie, Steven Gold, naprawdę fajny zawodnik, ale słabe wykończenie, no i tych liczb tu jakoś nie robił specjalnie, tu miał jeden sezon na wypożyczeniu, ale to w trzeciej lidze, tutaj już raczej liczb nie robił, no i sprzedałem go za 22,5 miliona, kupiłem go za grosze. Przed takiego Fabriego kupiłem kiedyś tutaj za 1,2 miliona, nie grał i poszedł tutaj na wypożyczenie, nie pokazał się dobrze, odszedł za 15 milionów. Bardzo dobry deal. No i tu możecie sobie naprawdę dalej szukać tych transferów. No widzicie, ja zarobiłem 400 milionów, ale tu mam naprawdę kilku zawodników, których ja, co widzicie, notorycznie sprzedałem. Matt Caro sprzedałem, Martin Baxter, zobaczcie, Irlandczyk, kupiłem za 1,6 miliona. Boom, po sezonie sprzedany do Arsenalu i tam łącznie 65 milionów za niego mogę dostać. No jak jeszcze kogoś my tu mamy? Jabari Joseph, zobaczcie, to jest wychowanek. Ale mogłem go już dawno sprzedać, ale za 13 milionów poszedł. No i tu na przykład takiego oddałem zawodnika, nie widziałem jakiegoś potencjału w nim. Tu jest dużo wypożyczeń, poddawałem niektórych. Na przykład on, to jest jakiś stary zawodnik. Ale tutaj zobaczcie, tu kolejny sezon i kolejne na przykład tutaj transfery. Z klubu widzicie, sprzedaję zawodników, nie młodych. Tylko takich, którzy tutaj już naprawdę mi nie są potrzebni, a do klubu sprowadzam zawodników, bo tutaj uzbierałem 400 milionów z transferów, ściągam zawodników typu tego Harleya za 15, zobaczcie, już jest wart naprawdę bardzo dużo, tego Brionesa zakupiłem za 10, 23 bramki w rywalizacji, w pierwszym sezonie 17 bramek, w drugim już słabszy sezon, ale wciąż 13 bramek, no i w tym na ławce będzie grał. Więc jak widzicie, w pierwszym sezonie nikogo tak specjalnie kupiłem, jak chodzi o młodych, ale w drugim już zobaczcie, tutaj się pojawiali zawodnicy. Na przykład Velasco kupiłem za 8,5, sprzedałem go za 95 do Liverpoolu, fajne liczby, żałuję, że go sprzedałem za tylko za 95. Ale pojawiali się też tutaj już pierwsi, z tego co pamiętam, dopiero w tym sezonie się pojawiali pierwsi młodzi zawodnicy. Na przykład on, no to on od razu został zaraz gdzieś tu sprzedany za 2,1 miliona, coś tam zarobiłem. No Lee Craig to jest jeszcze dalej w moich juniorskich zespołach. Matt Carroll, no to odszedł, został sprzedany. Zeballos kupiony za 10 milionów, jest jednym z najlepszych zawodników świata. No i tutaj w tym sezonie jakoś tych młodych też dużo nie kupowałem. No i tutaj kolejny sezon to James Forrest, wart 40 milionów, McDonald, wart 40 milionów, Darren Ray, 40 milionów, kupiony za 500 tysięcy, bramkarz kupiony za 15, 150, on za piątkę kupiony, wart 90, Gabriel Neves kupiony za 800, wart 40. Oliver Davis, no tutaj akurat w topa taka troszeczkę, wiadomo, nie kupicie 100 zawodników, którzy będą najlepsi na świecie. O, za 1,5 miliona kupiony, niesamowity zawodnik. Mendes, zobaczcie, za 2 miliony, 80 wart. Ramon Garcia kupiony za 3, wart 60. I tutaj jakiś tam Bakenget kupiony za 2 miliony, mogę go sprzedać spokojnie za dużo, dużo i zobaczcie tych zawodników. Wydałem 90, no i koniec końców później oni tam progresują, więc tak to wygląda. Pamiętajcie o tym, żeby, jeżeli macie zgłoszenie do Premier League, pamiętajcie o tym, żeby wypełniać tą kadrę tymi zawodnikami U21, bo oni naprawdę mogą dużo dać. Jeżeli mamy jednego bramkarza, który sobie zobaczymy, no trochę kontuzji nie łapie aż tyle, to możemy mieć na przykład na ławce takiego, jakiegoś kupiłem gościa za 700 tysięcy, no i on tu ma wartość 40, już wiadomo, nie jest jakiś niesamowity, trochę niski. Ale widzimy, że w towarzyskich zagrał dwa spotkania, nawet dobrze się pokazał, więc on mógłby być w tym sezonie moim numerem 2. Go mógłbym na przykład wypożyczyć, czy coś takiego. I tak pamiętajcie, żeby uzupełniać sobie kadrę, żeby nie dojść do momentu, w którym ja na przykład teraz jestem, że mam zawodników, więcej zawodników U20, powyżej 23 roku życia, niż poniżej, więc nie mogę tej kadry sobie tak zapełnić i kogoś muszę wypożyczać, sprzedawać itp.
Więc tak to wygląda. Co miałem mówić? Aha, więc jeżeli ktoś ma na przykład w pierwszym, drugim sezonie zawodników, powiedzmy tak jak teraz, ja kupiłem go za 1,6 miliona z Manchester United, kapitalne atrybuty, trochę brakuje szybkości, słaba koncentracja, ale ogólnie 16-latek to się na pewno rozwinie, to pamiętajcie, żeby takich zawodników, jeżeli gracie na przykład Premier League, no to możecie udostępnić, w sensie dać go do drugiego, do U21, czy tam U19, ale najlepszym sposobem jest na przykład taki Gabriel, zobaczcie, kupiłem takiego Gabriela za 5,5 miliona z Barcelony, tak? Z Realu Madryt, przepraszam. I on, kurde, no niby ma dobre atrybuty, coś, ale nie widzę jeszcze, żeby grał, bo brakuje mu kilku atrybutów. A nie chcę, żeby tracił formę. Zespół udostępniony i może grać 90 minut w U23. I to sprawi, że nie traficie na sytuacji, w której powiedzmy na przykład ja miałem kogoś, kogo kupiłem, na przykład on był na wypożyczeniach cały czas, zobaczcie, na tym wypożyczeniu ostatnim nie grał w ogóle, bo miał chyba kontuzję, tak? No 5 miesięcy kontuzja i go cały czas to dręczyło, ale na przykład go mam, który on był też na wypożyczeniu, a wcześniej zobaczcie tutaj 24 spotkania w młodzieży, w towarzyskich i on cały czas gra, jakiś to daje mu tam sposób do rozwoju, a cały czas trenuje z pierwszym zespołem, bo na przykład u mnie sztab jest lepszy niż w zespole juniorskim i tak możecie sobie to myśleć, bo na przykład jeżeli będziecie w Polsce, czy w jakimś innym tam kraju, w którym będziecie mieli tylko mocny pierwszy sztab, no to tak najlepiej robić, że właśnie młody trenuje i go udostępniacie, niech sobie gra. Ja doszedłem do momentu, w którym, jak mówię, w tym sezonie będę walczył o to, żeby wygrać, no jeszcze mi zostało raz, dwa, trzy, żeby wygrać jeszcze cztery trofea, żeby mieć sześć na koniec roku, ale będzie ciężko. Ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak zbudowałem sobie budżet, jakbym posprzedawał tych już niepotrzebnych zawodników, na przykład kupię sobie go za 60 milionów, bo tak postanowiłem. Ale widzicie, cała kariera w okolicach siódemki i on z ławki będzie wchodził. Taki ktoś powie, kurde, taki gościu na ławce, no ale jak ja mam Raspadoriego, za którego po prostu już nie miałem co zrobić, wydałem 130 milionów, 123, no to kurde, ktoś powie, ja pierdzielę, ale on marnuje pieniądze. Ale widzicie, że na przykład takiego Adeyemiego sobie kupiłem za 58? W poprzednim sezonie dzięki niemu wygrałem Ligę Mistrzów, strzelił 25 bramek. A tu się u kolegi w Aston Villa się męczył, nie mógł sobie poradzić, a u mnie tutaj nastrzelał tych bramek dużo, bo znalazłem dla niego lepszą rolę niż napastnik, tylko schodzący napastnik na prawej stronie, żeby mógł tutaj do środka sobie wchodzić i strzelać te bramki. Więc możecie też robić tak jak ja robię, na przykład, że ten gościu, on chce być mezalą, no ale patrząc na jego atrybuty, dobre odbiór piłki, bo była zmiana pozycji. I to jest klucz do wszystkiego, że jeżeli macie gościa, który na przykład możecie pamiętajcie o tym, żeby na przykład przyjęcie, żeby widzicie, on ma na przykład przyjęcie piłki 12, technika 16, ale ma dribbling 11. Możecie nad takimi rzeczami pracować, pamiętajcie o tym, żeby budować zagrania itp. itd. Jeżeli macie, ktoś ma słabe zagrania, na przykład dyskutuje z sędziami, możecie na przykład usunąć to, żeby nie łapał żółtych czy tam czerwonych kartek i to będzie spoko, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostać łapeczkę w górę, suba, jeżeli jesteście nowi na kanale i dzwoneczek, by być na bieżąco z takimi filmami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!